Wujaszku, jesteś tuż po sesji zdjęciowej właśnie dla Sabiny Pilewicz i dla Martini. Co tam się działo, bo sesja w Turynie, czyli w przepięknych klimatach? Tak, sesja w Turynie, troszeczkę w pensjonie, troszeczkę w wiosce, której nazwy nawet nie pamiętam, bo tak naprawdę mieliśmy taką chodzoną, jeżdżoną sesję. To nie była jedna miejscówka, tylko kilka lokacji. No i było fantastycznie, super ekipa, super Sabrina, super modele, Weruszka i Jakob Kosel. Ekipa Martini fantastyczna, także dla mnie, dla nas wszystkich to właściwie bardziej były wakacje niż praca. Także przyjemne, spożyteczne, mógłbym tak cały rok pracować i życzę sobie tego, żeby tak było w przyszłości. Czyli życzysz sobie kolejnych też projektów z Martini i z Sabriną na przykład. Tak, już myślimy o jakichś kolejnych historiach, ale jeszcze nie mogę zdradzać co jak. Z tego co wiem, o ile nie kłamali, wszyscy są zadowoleni. Ja w każdym razie jestem zadowolony. Także tak, no, będziemy działać dalej. Zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo ładne, a jak powiedz, właśnie na planie zachowywał się m.in. Jakub, który, wiesz, znany jest szerszej widowni Stop Model. No stary drań, podrywał ciocię, moją żonę, ale już sobie to wyjaśniliśmy. Nie no, super się pracowało, w ogóle nasza przyjaźń kwitnie, jakoś super się dogadujemy, razem ciśniemy na siłownię, także jest spoko. Kiedy się ogląda te zdjęcia i tak, autor zdjęć Wujaszek, widzimy też modelkę, no i wszyscy sobie pewnie tutaj zadają pytania, a gdzie są jakieś, wiesz, piersi, z czego jesteś znany na co dzień? Ja bardzo bym chciał, z tym, że Weronika to jest taka, to jest jedna z tych dziewczyn, której bardzo ciężko się zadaje to pytanie. Ja dopiero dojrzewam do tego pytania, ale dzisiaj będzie tu z nami, więc myślę, że odważę się i o ile nie spłonę rumieńcem, To będziemy mieli okazję właściwie się dzisiaj dowiedzieć, czy coś z tego będzie. Czyli co, ale była taka propozycja tam we Włoszech? Dawałeś taką sugestię? Nie, ona dopiero rodziła się w mojej głowie, więc myślę, że dzisiaj, wiesz, uklęknę i zapytam. Czyli założenia nie było, że Weronka pokazuj po prostu. Nie. Ja się trochę dłużej czaję do tego wszystkiego, zbieram się do takich decyzji. To może z boku tak wygląda, że to jest tak na pstryknięcie palcami, ale ja bardzo szanuję wszystkie kobiety i wiem, że niektóre pytania, niektóre rozmowy wymagają czasu i wyczuwam powoli ten moment, że nadchodzi i to będzie dzisiaj.